Rozmowa poranka. Witam Państwa z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Tak jak Państwo wiedzą, tu w terminalu B jest nasze studio, a w studiu w rozmowie poranka dzisiaj prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, pan Artur Tomasik. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych Państwa. Jak Państwo doskonale wiedzą, to właśnie Towarzystwo GTL zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Przy okazji pan prezes jest także prezesem Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Panie prezesie, ale na początek pytanie o taką sytuację bieżącą. Miał być strajk pilotów lotu. Wiemy, że na razie go nie będzie, a może w ogóle go nie będzie, ale mają strajkować z kolei pracownicy Ryanaira jutro. To jest problem dla takiego portu lotniczego jak Katowice w Pyrzowicach? No to jest kolejny strajk pracowników Ryanaira. Każdy strajk wiąże się przede wszystkim z utrudnieniami dla pasażerów i tak też jest w naszym przypadku. Jutro ma być odwołanych 180 połączeń, z tym część z Polski, także na pewno jest to duże utrudnienie przede wszystkim dla pasażerów, dla portu też oczywiście, bo to są loty, które powinny się odbyć, to są też pieniądze, które powinniśmy zarabiać na lataniu, jeżeli nie latają samoloty. Tymczasem będziecie mieli zamiast pieniędzy dużo pasażerów zdenerwowanych, sfrustrowanych i czekających. No to jest duży problem dla nas, ale tak jak pan redaktor widzi, ta informacja już dużo wcześniej pojawiła się w mediach, także myślę, że linia lotnicza poinformuje swoich pasażerów o tym, że te loty będą odwołane i na pewno może przebukują bilety na kolejny termin. A w takich przypadkach obowiązki są po stronie linii lotniczej. Oczywiście. Port lotniczy, oczywiście. Tu, poza zapewnieniem jakiegoś komfortu oczekiwania nie ma obowiązków wobec tych pasażerów. Zazwyczaj pasażerowie utożsamiają latanie tylko z winą portu lotniczego. Nie do końca tak jest. Czy w przypadku bagażu, gdzie czekają pasażerowie dłużej na bagaż, my nie rozładowujemy bagażu, tylko są to firmy, które na zlecenie linii lotniczych to robią. No ale staramy się pomagać pasażerom w każdym przypadku i tak też będzie, jeżeli taka sposobność zajdzie. Panie prezesie, liczba pasażerów obsługiwanych tutaj w porcie w Katowicach, w Pyrzowicach rośnie. Co miesiąc właściwie możemy odnotowywać kolejne rekordy. Taki szczególny okres to oczywiście lato, bo są loty czarterowe, turystyczne i znowu kolejne pobite rekordy, bo jak podaje Urząd Lotnictwa Cywilnego, Katowice miały największy przyrost w ciągu ostatnich 8 miesięcy. No, nie zajmują jeszcze pierwszego miejsca wśród portów regionalnych, jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów, ale tak, jesteście bardzo blisko Krakowa, ale przyrost był większy niż w Krakowie. Tak, panie redaktorze, mamy ostatnie lata bardzo, bardzo dobre. Ten rok jest szczególny. Za 8 miesięcy obsłużyliśmy w porównaniu do ubiegłego roku za ten sam okres ponad 700 tysięcy pasażerów. Mamy największy przyrost pasażerów wśród portów regionalnych. Ponad 700 tysięcy więcej. 700 tysięcy więcej, a w tym miesiącu obsłużymy 4-milionowego pasażera, czyli przekroczymy kolejną barierę 4 milionów pasażerów, a rok powinniśmy zamknąć liczbą 4 800 000, 4 900 000, także bardzo dobry rok dla pyrzowickiego lotniska, a co mnie bardziej cieszy, bardzo dobra oferta dla naszych pasażerów, ponad 120 kierunków dostępnych. To jest naprawdę już duża ilość, jest z czego wybierać. Wśród inwestycji, które tutaj są i były realizowane, wśród tych, które były, to oczywiście jedna chyba z największych bodaj, czy nie największa, to budowa nowego pasa startowego, który już doskonale służy od pewnego czasu, takiego, na którym mogą startować i lądować, zwłaszcza startować z pełnym obciążeniem największe samoloty na świecie. Tak, panie redaktorze, czas szybko leci. Nowa droga startowa już ma 3 lata. W tym roku mieliśmy uroczystość właśnie 3 lata działalności od uruchomienia drogi, 2015 rok, przypomnę, maj. Projekt pyrzowickiego lotniska rozbudowy nie jest zamknięty. Powstaje wieża, nowa wieża kontroli lotu, właśnie już jest zbudowana. Niektórzy mówią, że najpiękniejsza, a w każdym razie najciekawsza w Polsce. No tak, potwierdzam to, bo podoba się wszystkim pasażerom, a także pracownikom, pilotom, którzy tutaj lądują. Będzie otwarta na początku przyszłego roku, czy oddana do użytkowania. Przypomnę, to jest inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Bardzo mnie cieszy, że tu już inni inwestują tak duże pieniądze, czyli pozycja lotniska się ugruntowała na mapie nie tylko Polski, ale także Europy. No właśnie, i tu zmierzam do kolejnej inwestycji, czyli hotel, zresztą widzimy go tutaj przez szybę z terminala B. Nowy hotel sieci Marriott.
To by sugerowało, pokazywało, że duże sieci zaczynają dostrzegać lotnisko, postrzegać lotnisko w Pyrzowicach jako dobre miejsce do zainwestowania. Ten hotel to już jest, działa. Myślę, duży sukces lotniska, że przekonaliśmy 4 lata temu, przypomnę, bo to rozmowy toczyły się 4 lata temu, tych, którzy tutaj zainwestowali swoje pieniądze, żeby właśnie sieć Marriott pojawiła się w Pyrzowicach. To jest drugi hotel tej sieci w województwie, przypomnę. Pierwszy Courtyard jest w Katowicach, a drugi hotel Moxie w Pyrzowicach. Bardzo dobra informacja przede wszystkim dla pasażerów. Pasażerowie z całego świata mogą rezerwować poprzez sieć Marriotta miejsca właśnie w hotelu w Pyrzowicach, a dla nas jest to też nobilitacja, to jest największa marka hotelowa na świecie, zainwestowała w Pyrzowicach, w lotnisku, które tak dynamicznie się rozwija i to jest potwierdzenie naszej dobrej polityki, którą realizujemy od wielu, wielu lat. Z tych lokalnych rzeczy to jeszcze połączenie. Wiemy, że trwają prace nad przywróceniem połączenia kolejowego, ale też trwają intensywne prace nad stworzeniem, i to w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, połączeń autobusowych. Tu wprawdzie jeżdżą busy do Katowic, no ale ma być konkurencyjne połączenie przez GZM firmowane. No, panie redaktorze, to jest główna bolączka dzisiaj Pyrzowic. To jest miejsce, do którego dojeżdża ponad 3000 osób do pracy. W związku z tym środki publiczne transportu są tutaj no, konieczne, niezbędne do tego, żeby ten port się mógł dynamicznie w przyszłości rozwijać. 2 tygodnie temu podpisano umowę na dofinansowanie właśnie rewitalizacji połączenia kolejowego między Tarnowskimi Górami a Zawierciem i myślę, że za 3-4 lata maksymalnie powinien tutaj pierwszy pociąg przywieźć pasażerów. Bardzo istotne to połączenie jest, tak jak mówię, dla pracujących tu osób. Myślę, że przy tak dynamicznym rozwoju za 3-4 lata będzie tu pracowało jeszcze 1000 osób więcej, czyli ponad 4000 miejsc pracy. No tak, dla pracowników to jest ważne, bo pasażerowie przyjeżdżają i zostawiają samochody w okolicznych. Ale też będą korzystać na pewno z połączenia kolejowego. Podkreślam tą potrzebę dla pracowników, bo to jest duży dzisiaj problem. Zwłaszcza, że mamy deficyt rąk do pracy i tutaj musimy być jako miejsce też konkurencyjni. No właśnie, jak sobie z tym radzicie? Bo rynek jest, wiemy jaki, sporo się zatrudnia także imigrantów w Polsce. Jak sobie radzą Pyrzowice na tym rynku? No jesteśmy pracodawcą, my jako Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze dobrym. Staramy się dbać o pracowników, nie mamy tutaj dużej fluktuacji kadr, ale inni mają. W związku z tym ten element transportu będzie dodatkowym, pozytywnym elementem do tego, że można będzie tutaj przyjmować ludzi z dalszych zakątków naszego województwa, co doskonale rozwiąże też problemy innych miejsc, może tam, gdzie bezrobocie jest większe. Także myślę, że jest to bardzo pożądana inwestycja i będzie zrealizowana w terminie. Co nas czeka na rynku lotów w Polsce i nie tylko, bo przewidywania są takie, że w ciągu najbliższych 20 lat do 2037 roku 2,5-krotnie wzrośnie liczba lotów, czy liczba też pasażerów obsługiwanych. No u nas w Polsce rynek też się bardzo dynamicznie rozwija. Swego czasu Katowice, port lotniczy był najdynamiczniej się rozwijającym, no ale teraz się ciągle rozwija bardzo, ale te mniejsze porty być może mają dynamiczniejszy przyrost liczby. Firmy duże jak Airbus i Boeing, o tym dzisiaj też mówiliśmy na antenie, przewidują, że w tym czasie, tych 20 lat, w linie lotnicze zakupią około 40 tysięcy samolotów. Państwo także jako Związek Regionalnych Portów Lotniczych mają swoje przewidywania. Co się wydarzy przez najbliższe 10-20 lat? Panie redaktorze, przewidujemy, że w roku 2035 w Polsce będzie około 80-90 milionów pasażerów, czyli statystycznie Polak. Przypomnijmy, teraz jest około 40. Około 40 i ten ruch dynamicznie rośnie. Polska jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków lotniczych w Europie i na świecie. Przypomnę, że Pyrzowice za 8 miesięcy miały 27% wzrostu, cały rynek w Polsce 16%. Urząd Lotnictwa Cywilnego przewidywał i korygował już prognozy w 2017 roku, że w tym roku będzie 9% wzrostu. Przewidujemy, że to będzie 15-16%. Także Polska jest już dzisiaj dojrzałym rynkiem na mapie Europy, na mapie lotniczej Europy i myślę, że ta dynamika utrzyma się w przyszłych latach, ale nie tak duża jak
w tym roku, bo są symptomy, które spowodują, że może być lekkie wahnięcie na rynku, przede wszystkim związane z cenami paliwa. No właśnie, ceny rosną lipcem a lipcem tego roku, tak, paliwo zdrożało 50%, mówię to o paliwie w przeszłości lotniczym. Bywał gwóźdź do trumny nawet wielkich linii lotniczych. Dokładnie, dlatego też no, można się spodziewać, że będzie podwyżka cen biletów, a to spowoduje no, może mniejszą skłonność do latania. Aczkolwiek polski rynek jest cały czas na tej krzywej wschodzącej i myślę, że jeszcze w przyszłym roku dwucyfrowy wzrost ruchu pasażerskiego w Polsce będzie, a w Pyrzowicach będzie to około 15%, może nawet 17%. Także przekroczymy 5 milionów, liczbę 5 milionów pasażerów, powinniśmy 5,5 miliona może zrobić w przyszłym roku. I to mnie bardzo cieszy, jesteśmy już dużym portem lotniczym w Europie. Czy dla takich portów jak Katowice, czy dla pozostałych także, przypomnę, jest pan prezesem Związku Regionalnych Portów Lotniczych, budowa centralnego portu komunikacyjnego ma znaczenie, czy nie? Bo ten temat w ogóle obrósł też politycznymi komentarzami, bo oczywiście ze strony władz, które inwestują, słychać, że to jest niezmiernie potrzebna inwestycja. Wydaje się, że tak. Opozycja mówi, że po co, jak w Berlinie powstaje podobny wielki hub. Jak to jest z punktu widzenia regionalnych portów lotniczych? No ja przypomnę, że w Berlinie powstaje od 20 lat. Nie mogą Niemcy otworzyć hubu, w związku z tym pokazuje to, jak trudna jest to inwestycja. Oczywiście obserwujemy, co się na rynku będzie działo w przyszłości przed i po wybudowaniu centralnego portu komunikacyjnego, ale 15 lat, które trzeba założyć na budowę tego portu, no to jest okres, gdzie pasażerowie będą chcieli latać też z portów regionalnych. Analizowaliśmy ostatnio, jaki jest podział ruchu w krajach dojrzałych między porty regionalne a huby, było 50% na 50. Czyli patrząc już tak pozytywnie na to, co się będzie działo nawet przy realizacji tej inwestycji, porty regionalne powinny swój status utrzymać, port w Pyrzowicach tym bardziej, dlatego że jesteśmy zlokalizowani no, w rejonie, w którym mieszka bardzo dużo ludzi. Nikt nie będzie chciał dojeżdżać, nawet pociągiem, jak on szybko będzie do CPK dojeżdżał, a tak, takie są przewidywania, będzie to godzina, godzina 15, do portu centralnego, jak będzie oferta w Pyrzowicach. Frankfurt pokazuje, że przy dużym porcie, który jest we Frankfurcie, jest Frankfurt Hahn, który doskonale się rozwija. Tam jest 800 tysięcy ton cargo, czyli można stworzyć ofertę komplementarną do nawet tak dużych portów jak huby europejskie i my taki, myślę, też pomysł będziemy mieli w przyszłości. Obserwujemy, co się będzie działo na rynku rozwoju przede wszystkim połączeń kolejowych, bo to jest rzecz, która w jakiś sposób może zmienić trochę układ sił, ale tak jak powiedziałem, port będzie ciężko wybudować, a na pewno w tym okresie tak dużą sieć połączeń kolejowych jeszcze trudniejsze zadanie do wykonania, także myślę, że będziemy mieli co robić w najbliższych latach, a jesteśmy świetnie zlokalizowani. Jesteśmy portem, który otwarty jest 24 godziny na dobę. Obsługujemy już nie tylko rynek południowej Polski, ale także Czech, Słowacji i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Dopóki będziemy mieli optymalną infrastrukturę, czyli rozbudowa portu powinna uwzględniać ten czynnik ekonomiczny. Nie powinniśmy przede wszystkim przeinwestować. Będziemy atrakcyjnym portem dla linii lotniczych, a to powoduje, że będziemy mieli dużą ofertę połączeń także w przyszłości po wybudowaniu centralnego portu komunikacyjnego. A dzisiaj, panie redaktorze, przypomnę, że taką rolę spełnia Chopin Airport. Zmiana miejsca spowoduje tylko to, że będziemy mieli taki Chopin 2 w innym miejscu. Jeżeli dzisiaj by Chopin był tak dużym zagrożeniem dla Pyrzowic, to Pyrzowice by tak dynamicznie się nie rozwijały. Z optymizmem mówił nasz gość w rozmowie poranka, pan Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. i prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, szanowni państwo. Przypomnijmy, że jesteśmy w terminalu B z naszym studiem dzisiaj przez całe przedpołudnie dla państwa w Pyrzowicach. Dziękuję. Rozmowa poranka.